Biznes flipowy polega na tym, że trzeba znaleźć okazję na rynku mieszkaniowym, czyli kupić mieszkanie poniżej wartości rynkowej. Jeżeli to mieszkanie jest do remontu, to podnieść jego wartość poprzez remont tego mieszkania. Bo wiele osób nie ma czasu, nie zna się na tym, nie interesuje się tym i po prostu są zabiegani i nie mają czasu, żeby tego remontu zrobić. I na końcu sprzedaż tego mieszkania z dużym zyskiem. Czy w takim razie flipy są spekulacją? Flipy nie są spekulacją, ponieważ spekulacja polega na tym, że ktoś kupuje po cenie rynkowej, jakieś dobro, akcje być może, czy, czy spółkę, i sprzedaje ją, jeżeli ona urośnie. A tutaj moim modelu biznesowym, nie chodzi o to, żeby ceny nieruchomości rosły, że ja nie zarabiam wtedy, kiedy ceny rosną, jeżeli one pójdą do góry, to mam dodatkowy bonus, ale ja zarabiam na tym, że buduję wartość, ponieważ poprawiam te mieszkania, ulepszam te mieszkania, wyszukuję mieszkań, których nikt nie chce, ponieważ mają stan prawny trudny, ponieważ mają stan techniczny trudny, ja te problemy rozwiązuję i zarabiam właśnie na rozwiązywaniu problemu, a nie na tym tylko, że ceny idą do góry. Jeżeli idą do góry ceny, to super. To jakby mam dodatkowy bonus. Natomiast jeżeli ceny by, by stały w miejscu, ja mimo to dalej zarabiam dobrze? Jeżeli ceny by spadły w dół, ja mimo to zarabiam cały czas, ponieważ yy, zarabiam na tyle dużo na tym, że nawet jeżeli ceny by się wachnęły o parę procent, to nic się nie zmieni. Czy da się zrobić tani remont w dzisiejszych czasach? Czy ten tani remont będzie dobrym remontem? Da się zrobić remont optymalny, bo wiele osób, nie znając się na tym, na początku przeinwestowuje w remont i robi rzeczy, których nie musi robić, że inni tego nie potrzebują, że robi rzeczy, które sam chciałby mieć, a nie klienci, którzy kupiliby to mieszkanie, oczekują od niego. Więc później się okazuje, że takie mieszkanie jest na rynku, ale na przykład nie sprzedaje się za tyle, ile ktoś by chciał, ponieważ jest za dużo wsadzone w remont. Ile taki remont powinien trwać? Czy ten czas nie jest zbyt długi? Czy, te, e, czy da się z tego biznesu po prostu wyżyć tylko z tego biznesu? Sam ten remont powinien trwać między miesiąc a półtora miesiąca. To jest taki optymalny czas na zrobienie remontu. Wszystko, co jest powyżej tego, to trwa dłużej. To jest, można powiedzieć, już pewna niegospodarność, i e, osoby, które robią remonty dłużej, po prostu już wtedy to dokładają do tego. A ile trwa w takim razie cały flip? Bo powiedziałeś o remoncie, a ile trwa cały flip? Taka Transakcja flipa powinna trwać między 3 a 4 miesiące już od momentu zakupu mieszkania, zapłacenia za niego, zrobienia remontu i sprzedaż. Oczywiście, czasem się zdarzy, że jest to krócej, działa to w ciągu tygodnia, albo możemy nawet znaleźć klienta jeszcze przed remontem i on kupił od nas to mieszkanie, czasami po miesiącu, a czasami to trwa nawet 4 czy 5 miesięcy. Ile tak realnie można zrobić na jednym flipie? Jeżeli chodzi o zyski z flipów, to tu zależy dużo od miasta, od kapitału, który trzeba zaangażować. Jeżeli mówimy o takim średnim mieście większym, to są zarobki od 50 tysięcy w górę na takim jednym pojedynczym flipie. Jeżeli mówimy o dużych miastach, o generacjach, to te zyski są od 80 nawet do kilkudziesięciu, a rekordziści, moi absolwenci robią nawet po 500, po 600 czy po 700 tysięcy na jednej transakcji, tylko że wiadomo, że to, to mieszkanie wtedy nie kosztuje. Parę set tysięcy, tylko kosztuje często 2-3 miliony, natomiast na nim też można zarobić i podnieść jego wartość i znaleźć kogoś, kto kupi takie gotowe, czyste do wprowadzenia się mieszkanie. Poro osób myśli, że podatki tak naprawdę zjedzą cały zysk. Jak ty to widzisz? Podatki w tym biznesie są, istnieją, i trzeba o tym powiedzieć, natomiast my mamy w Polsce, jak patrzę po różnych krajach Unii Europejskiej, najniższe podatki. W Unii, jeżeli chodzi o nieruchomości, mamy niski podatek przy zakupie mieszkania 2%. W Hiszpanii to jest między 8 a paręnaście, tak naprawdę więc mamy kilkukrotnie mniejszy. Mamy niski podatek dochodowy to jest 9% od zysku z flipa, czyli kupując mieszkanie, płacimy tylko od tego 9%, a możemy to jeszcze dużo, dużo zmniejszyć, więc w Unii Europejskiej niekiedy osoby, które prowadzą biznes, płacą pod 50%, czyli połowę zjada im państwo. Więc mamy niskie podatki od nieruchomości, płacimy złotówkę za metr kwadratowy rocznie posiadanego mieszkania, więc to, jest, to są groszowe, naprawdę groszowe sprawy, więc nie ma co się martwić podatkami, bo one są dzisiaj naprawdę bardzo małe i teraz najlepszym miejscem do prowadzenia Biznesów w Unii Europejskiej jest właśnie Polska, mimo tego, że mamy trochę tej biurokracji, ale umówmy się, że we Francji, w Niemczech czy w Hiszpanii tej biurokracji jest tyle samo albo i więcej, więc naprawdę nie ma co narzekać, tylko patrzmy na to, co mamy dobrze i cieszymy się z tego, bo nie wiadomo, ile jeszcze to potrwa do Rady A jak z legalnością tego biznesu? Czy flipy są dzisiaj legalne i czy nie obawiasz się, że mogą zostać zdelegalizowane? Mhm. Jak najbardziej flipy są legalnym biznesem i są biznesem jak każdym innym. Kupujemy coś, co nie jest pełnowartościową inwestycją, produktem, czyli takie brzydkie, brudne mieszkanie, poprawiamy je, kupujemy je, poprawiamy je i sprzedajemy je później z zyskiem. I jeżeli chodzi o legalność, to działa to na całym świecie. Na całym świecie można legalnie kupować mieszkania. Nie widzę powodu, żeby ktoś miał to ograniczać. Jeżeli by państwo ograniczyło dostęp do kupowania mieszkań, to automatycznie ceny tych mieszkań byłyby jeszcze droższe, bo mało ludzi mogło by sobie na nie pozwolić i by wtedy jeszcze była gorsza sytuacja na rynku mieszkaniowym. Jeszcze powiedz nam w takim razie, co dzisiaj zrobiłbyś inaczej, wchodząc w biznes flipowy, gdybyś dzisiaj zaczynał? Jak mnie dzisiaj wchodził w ten biznes, to to, co bym nie zrobił, a zrobiłem parnaście lat temu, kiedy wchodziłem do tego biznesu, to bym nie otwierał równolegle biura nieruchomości, które w pewnym sensie dało mi duży zastrzyk wiedzy, doświadczenia, ale w pewnym sensie spowoliło mój rozwój jako inwestora indywidualnego, jako flipera, ponieważ byłem skoncentrowany na dwóch rzeczach na raz. I one się bardzo szybko rozwijały, ale jestem przekonany, że jeżeli bym postawił dzisiaj na flipy, to bym o wiele szybciej zbudował majątek, zbudował sobie pierwszy milion. Być może nie po trzech latach, ale po, myślę, że po półtorej roku. A z wiedzą, którą mam dzisiaj, to pewnie w rok. Yy, zrobił pierwszy milion bez pieniędzy. No właśnie, bez pieniędzy. Ile potrzeba pieniędzy tak realnie, żeby zacząć flipować? Żeby zacząć ten biznes lipowy tak naprawdę nie trzeba mieć żadnych pieniędzy. Wystarczy umieć znaleźć okazję, wiedzieć, gdzie je szukać, jak ją ocenić, jak ją zanalizować i jeżeli masz to dobrze policzone, to uwierz mi, że znajdziesz się inwestor, który położy pieniądze i kupi to mieszkanie razem z tobą. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś ma pieniądze, to bardzo dobrze, nie musi szukać inwestora i robi zarabia więcej wtedy, bo nie musi się tym dzielić. Ale jeżeli ktoś nie ma w ogóle pieniędzy, to tak naprawdę... Musi znaleźć okazję. Jeżeli znajdzie okazję, jeżeli to okazję już ma, to można sobie wybierać z inwestorów. U mnie, na zamkniętej grupie moich absolwentów na Facebooku, jest mnóstwo osób, które są tam tylko dlatego, że szukają i czekają, aż ktoś złoży zapotrzebowanie na kapitał, żeby mogli zainwestować w takie mieszkanie, ponieważ dla nich to jest bezpieczna inwestycja. Oni, wykładając kasę, są właścicielami tego mieszkania i są, e, mają bezpieczeństwo swojego kapitału, dlatego nie boją się, że coś się stanie a obserwując swoich absolwentów, u kogo widzisz największy potencjał? Komu się ten biznes uda? Z Twojego doświadczenia, z obserwacji fliperów. Przede wszystkim to są osoby, które są bardzo zdeterminowane. I nie liczy się, jakie masz doświadczenia. Czy miałeś w biznesie, czy miałeś w pracy na etacie, czy miałeś w sprzedaży. Najbardziej liczyć determinacja i Twoja chęć osiągnięcia sukcesu, bo czasami widzę osoby, które mają doświadczenie, mają pieniądze, ale czasami są rozleniwione i im się trochę nie chce po prostu uczyć czegoś nowego i chodzić po mieszkaniach, ale widzę czasami po drugiej stronie takiego typowego świeżaka, który jeszcze nie wie nic o nieruchomości, nie wie, co jest księga wieczysta, nie wie jak to robić, ale uczy się tego wszystkiego krok po kroku według mojego schematu i według mojego modelu i później tak naprawdę jest determinowany, żeby oglądać mieszkania, żeby składać oferty, żeby... Być na tym rynku i żeby osiągnąć sukces? Bo wiele osób zmotywowało to, że ja jako 23 latek wszedłem na ten biznes i w ten biznes i zrobiłem tam fajną karierę, zarobiłem pierwszy milion w ciągu trzech lat i to też innych nakręca i motywuje, więc ja już takich osób, które powieliły tą moją historię, mam dziesiątki, jak nie setki. A dla kogo na pewno flipy nie są? Dla komu ten biznes się nie uda? Ten biznes przede wszystkim nie jest dla osób leniwych. Tym, które chcą po prostu, żeby pieniądze skapywały z nieba i nic nie robiły. No, muszę Was trochę rozczarować, ale w tym biznesie trzeba po prostu pracować. Trzeba działać. To nie jest biznes pasywny. Będziecie mieli biznes pasywny, jak te pieniądze ze slipów, tak jak ja, zainwestujecie w kilkadziesiąt mieszkań na wynajem i wtedy to będzie pasywne. No, ale żeby zrobić ten pierwszy swój milion, to trzeba przede wszystkim... Działać. Trzeba oglądać mieszkania, składać oferty, uczyć się cały czas, cały czas rozwijać, cały czas poznawać ludzi, być w otoczeniu osób, które Was nakręcają, które są pozytywne. Jeżeli, jeżeli jesteśmy leniwe i ci nie chcę uczyć, mi też się nie chciało uczyć, ja też byłem leniwy, ale nie chciało mi się uczyć w szkole, bo w szkole uczą głupot. A w życiu nauczyłem się tego, że to czegoś nauczyłem ze szkoleń, z książek, z różnych, od różnych osób i które osiągnęły sukces, później to wykorzystałem i przekułem na bardzo duże pieniądze. Natomiast to, czego się nauczyłem w szkole, praktycznie mogę wy, wyrzucić do kosza, ale to by było jeszcze zbyt proste. Ja musiałam się oduczyć wielu rzeczy o życiu, o świecie, o tym, jak funkcjonuje świat, tego, czego, co mi wpoili w szkole. A gdybyś miał coś poradzić osobie, która chciałaby zacząć, chciałaby wejść w ten biznes, to od czego powinna dzisiaj zacząć? Co powinna zrobić na początku? Jeżeli ktoś chce zrobić swój pierwszy krok w kierunku biznesu flipowego, to ja radziłbym, żeby zacząć od książek. Ja napisałem trzy książki o nieruchomościach. Zachęcam do tego, żeby, żeby je sobie przeczytać. Jest na moim kanale na YouTubie jest mnóstwo darmowej wiedzy, jest mnóstwo inspiracji, jest mnóstwo praktycznej wiedzy, przykładów, jak to robić. Raz na jakiś czas organizuję konferencje online albo webinary, gdzie pokazuję już takie techniczne aspekty robienia flipów, ale jeżeli naprawdę, ale naprawdę chcesz wejść w ten biznes, tak jakby jesteś tego pewny, czy pewna, że chcesz robić ten biznes, to edukacja jest najlepszą decyzją, i teraz ty musisz podjąć decyzję, że chcesz tu być. Bo osoby, które oglądają mnie czasami od pięciu lat, czasami widzę, że oglądają, niby by chciały, ale robią coś innego. Dopiero wtedy, kiedy mają jakiś impuls, na przykład, a tym impulsem może być to, że jego kolega czy koleżanka z klasy zaczęła to robić, bo była u mnie szkoleniu, a ktoś się czali 5 lat, to ta decyzja jest najważniejsza, więc można coś robić. Po łebkach, ale jeżeli nie podejmiesz decyzji i nie będziesz to tak naprawdę całym zaangażowaniem, całym czasem, który masz, czy pełnym etatem, czy dodatkowym czasem, który masz, to nic się nie wydarzy. Więc musisz podjąć decyzję i zacząć działać.